Zielonogórzanie zagrali z Wielką Orkiestrą Jurka Owsiaka. Przed 25. jubileuszowym finałem zielonogórski sztab liczył, że może w tym roku uda się pobić ostatni rekord, a ten wyniósł 177 tysięcy złotych. W niedzielę wieczorem już było wiadomo, że zielonogórzanie potrafią pomagać. Jest oddane około 170 puszek, a mamy już 125 tysięcy złotych w samych puszkach. A było odebranych ponad 340 puszek, także widać, że jeszcze nawet nie połowa nie spłynęła tych puszek, także raczej spodziewamy się rekordu. Bardzo dużo przed nami jeszcze, mnóstwo puszek niepoliczonych i nie wszystkie wpłynęły jeszcze, więc bardzo dużo jeszcze przed nami. Śmiało można powiedzieć, że to historyczny finał. W Zielonej Górze już udało się zebrać ponad 300 tysięcy złotych. Taką informację podał szef sztabu około północy. Co złożyło się na ten wynik? Oczywiście państwa hojność, ale także zaangażowanie wolontariuszy. Jak idzie zbiórka? Zielonogórzanie są hojni, wrzucają pieniądze do puszek? Są hojni. Czasami trzeba zachęcić, trzeba się przywitać, powiedzieć dzień dobry, czy mają państwo ochotę, ale wszyscy wrzucają, nikt się nie boi. Tak? Dbają o nas i proponują herbatę i wszystko, więc naprawdę ludzie są ekstra i każdy wkłada, każdy grosik, każdą złotówkę i to się liczy. Zielonogórski finał był wyjątkowy pod względem ilości wydarzeń towarzyszących. Dwie sceny na Starówce, wydarzenia sportowe w klubach fitness, zajęcia w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 11. edycja biegu Policz się z cukrzycą. Działo się i to dużo. Od jakiegoś czasu choruję na cukrzycę, więc temat mi jest jak najbardziej bliski, więc idea szczytna, można sobie pomóc, komuś pomóc, jest super. Przy organizacji tych wielu wydarzeń ważne było zaangażowanie władz Zielonej Góry. I nie chodzi tylko o ułatwienie dostępu do miejskich obiektów. Prezydent miasta Janusz Kubicki uczestniczył w wielu eventach. Przed chwilą skończyłem grać w koszykówkę, graliśmy Uniwersytet kontra Urząd Miasta, za chwilę tutaj będzie bieg, później oczywiście chciałbym jeszcze kwestować na mieście, więc będzie się działo i ja cieszę się, że jest tak wspaniała akcja, gdzie jak widać ludzie się angażują, ludzie się bawią, chyba tylko i wyłącznie gratulować Owsiakowi pomysłu, który już ma 25 lat, więc trwa ćwierć wieku. Oczywiście stałym elementem każdego finału są licytacje, tych w Zielonej Górze nie brakowało. Żużlowcy, koszykarze, Teatr Lubuski, zielonogórskie firmy, wszyscy na licytację wystawili coś atrakcyjnego. Jak co roku na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wiceprezydent miasta Wioleta Haręźlak zaproponowała usługę. W tym roku za kwotę 2000 zł przez dobę będzie szoferem. Okazało się, że rodzina jest wielodzietna, jest trójka dzieci. Uważam, że będę miała co robić. Zresztą ten, który wylicytował, ten pan powiedział, teraz się pani dowie, co to znaczy ciężka praca. Prezydent miasta na licytację przygotował gigantycznego szampana. Butelka została pomalowana w charakterystyczne serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tego bajkowy domek z piernika. Całość została wylicytowana za 1150 zł. Staraliśmy się licytować wcześniej lot szybowcem, ale nas przelicytowano. No i stwierdziliśmy, że córka na 18 dostanie szampana wylicytowanego właśnie podczas finału, 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedną z największych atrakcji była możliwość wylicytowania zlania radnego pianą gaśniczą z wozu strażackiego. Te przyjemności za 800 zł wylicytował senator Robert Dowhan. Senator Dowhan wskazał dwóch radnych, Filipa Gryko i Roberta Górskiego. Filip Gryko się bardzo mocno udziela i też kontynuuje orkiestrę w Zielonej Górze. No akurat tak na nich padło, są młodzi, myślę, że się nie przeziębią. No i ciekawy też pomysł, który myślę, że będzie dobrze widoczny, oglądany, ale też 800 zł nie leży na ziemi. To jest pokaźna kwota, która zasili ten piękny ruch. Co ważne, zlanie radnego zaplanowano jeszcze w niedzielę, zaraz po koncercie gwiazdy tegorocznego finału, rapera Mezo. Rozpoczynamy rok i mówię sobie zawsze, jaki woźb, taki cały rok. Także mam zamiar dzisiaj zagrać dobry koncert, żeby cały rok był też dobry. Przed zlaniem radnych trzeba było przygotować miejsce pod sceną przy ratuszu. Tym, można powiedzieć, śpiewająco zajął się radny Grzegorz Hryniewicz w towarzystwie Bachusa. Spontaniczny utwór Jeszcze do tyłu bardziej zadziałał na zielonogórzan. Jeszcze do tyłu bardziej! Jeszcze do tyłu bardziej! Następnie przyszedł czas na finałowe zlanie radnych na dworze Mróz, panowie w dresach, a to wydarzenie oglądała cała Polska. Lejemy! Lejemy!
myśleliśmy, że będzie mocniej wdawało, ale było delikatnie, powiem szczerze, no. Tak, no na początku zapowiedziano, że woda w tym wozie strażackim jest podgrzana. Jest, ma jakieś 4 stopnie, ale super, polecam. A ja powiem tak, 25. finał Wosz, warto za każdą cenę, prawda? Warto, oczywiście warto, mamy super wynik, nowy rekord. Mamy rekord, cieszymy się, wspaniale. A tu jak wrażenia? Bardzo dobre, myślę, że radni zostali scementowani dobrze. Tak było w Zielonej Górze, gorąco, mimo niskiej temperatury, kolorowo, muzycznie, a przede wszystkim po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy sobie pomagać. Cieszę się, że Zielonogórzanie są bardzo hojni dla orkiestry. Gramy, aby pomagać i to jest chyba piękne, że wszyscy potrafią się koło tej idei zjednoczyć, nie ma żadnych podziałów, wspaniała zabawa. Wszystkim serdecznie dziękuję, którzy się włączyli w to, bo to jest naprawdę coś pięknego. Pamiętajmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie gra po to, aby bić kolejne rekordy zbiórki, tylko po to, żeby zebrać pieniądze na konkretny cel. W tym roku pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na zakup sprzętu medycznego dla dzieci i seniorów.